studentów Politechniki Gdańskiej. Rudy Schubert studiował na wydziale chyba budowy okrętów, który on nie skończył akurat. Ja nie wiem do dzisiaj jak, ale skończyłem Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Notabene, podobnie jak Andrzej Poniedzielski, mój przyjaciel, jesteśmy obaj tego samego wykształcenia, tylko on w Kielcach to kończył. Zarówno on, jak i ja jesteśmy inżynierami, elektrykami, automatykami. I zarówno on, jak i ja, żeśmy ani dnia w tym fachu nie przepracowali. Natomiast te wały jagiellońskie, myśmy, ten zespół w zasadzie tak się sklejał. W szczytowym okresie studenckim to na scenę wychodziło z 15 gości, w tym 7 gitarzystów. Wszyscy grali to samo, łomotali, byle Polska nie zginęła. I w zasadzie tak jeździliśmy troszkę to tu, to tam, nawet za granicę, żeśmy pojechali do Sowiecji na wymianę kulturalno-oświatową do Leningradu. I ciągle nie mieliśmy nazwy. A to grupa, a to grupa zlepek, takie to było byle jakie. I tak kombinowaliśmy i pewnego razu, ponieważ szwendaliśmy się po tych gdańskich klubach, i parę klubów zresztą się przyznawało do tego, żeśmy u nich powstali, ale to tam nieprawda, nigdzie nie mieliśmy stałego miejsca zaczepienia. Ale prezes klubu Żak ówczesny, niejaki Krzysio Jakobson, przesympatyczny mężczyzna, jubiler, zresztą piękne wyroby jubilerskie, ma taki sklepik na tej przepięknej uliczce Mariackiej w Gdańsku. Zawezwał mnie, bo była fucha do zagrania w trójmiejskim PGR Leźno na okoliczność 60. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Była do zagrania akademia, była część oficjalna i potem na akademii trzeba było wykonać program artystyczny, więc za niezłe, jak te na studenckie czasy, pieniądze zaproponował, żebyśmy obsłużyli tę akademię. No i ja poszedłem do niego do gabinetu, żeby uzgodnić parę szczegółów, a to był akurat jesienny okres i w Żaku, który notabene właśnie przy ulicy Wały Jagiellońskie się mieści, odbywały się taka cykliczna impreza, spotkania jesienne, poeci, jazzmeni, to się tam turlało i ja wszedłem do niego do gabinetu i któryś z gości z Polski przywiózł mu w prezencie wałek do ciasta i na tym wałku było napisane Wałek Jagielloński. Jak ja to zobaczyłem, powiedziałem, kurwa mam. I w tymże PGR Leźno po raz pierwszy w dziejach ludzkości wystąpiliśmy pod nazwą Wały Jagiellońskie. Nawiasem mówiąc, skończyło się to straszną chryją, bo Krzysio Jakobson został wezwany na dywanik do Komitetu Wojewódzkiego, który vis-a-vis niemal przy Wałach Jagiellońskich się mieści, żeśmy wykonali wywrotową robotę, żeśmy rozpieprzyli uroczystą akademię swoim skandalicznym występem, który podważał podstawy naszego ustroju najlepszego pod słońcem. I także Wały Jagiellońskie się wzięły z tego Wała Jagiellońskiego z napisem Wałek Jagielloński. A nawiasem mówiąc, podobno ci misiowie z tego komitetu, który płonął w 70 roku, mówili, że to ta nazwa, to od nich powstała, że myśleli, że to oni byli takimi ojcami chrzestnymi, ale nie, z nimi nie mieliśmy nic wspólnego. No dobrze, więc zaczynam! Więc słowo się rzekło, kobyłka u płota.